Zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych. Lokale wyborcze w niedzielę były czynne od 7 do 21. W regionie głosowanie przebiegało spokojnie. Po zamknięciu lokali z kamerą wybraliśmy się do sztabów wyborczych Juliusza Guraja i Pawła Osiewały w Sieradzu, których zapytaliśmy o wstępne sondażowe wyniki głosowania. Ale z ogromną nadzieją czekam na te wyniki. Dużo zrobiliśmy przez 4 lata. Myślę, że kampania dobrze poprowadzona, nie mam sobie nic do zarzucenia i nie dostrzegam żadnego elementu takiego, który w kampanii wyborczej byłby zaniechany i myślę, że zrobiliśmy wszystko i jako Solidarne Miasto Sieradz, jako Komitet Wyborczy Wyborców, ale ja również jako prezydent zrobiłem właściwie wszystko, żeby uzyskać reelekcję, a jaki będzie werdykt mieszkańców, dowiemy się pewnie za kilka godzin. Cały czas czekamy, wyniki w kraju są niezłe, jesteśmy zadowoleni z wyniku osiągniętego przez Koalicję Obywatelską, więc czekamy spokojnie na wyniki w Sieradzu. Jesteśmy przekonani, że warto z Sieradzami kontynuować naszą dyskusję o mieście, o tym, co powinniśmy więcej w Sieradzu zrobić, a jest tego sporo. O tym się też dowiadujemy w rozmowach z Sieradzanami przez cały ten czas kampanii. Liczymy na to, że ta krótka kampania się wydłuży. Rano wiadomo było, że w Sieradzu reelekcję zapewnił sobie obecny prezydent Paweł Osiewała, uzyskując ponad 73% głosów. Za nami nieprzespana, ale ogromnie radosna, szczególnie dla mnie jako prezydenta. Ogromne zaufanie, mam nadzieję, że utrzyma się z tych nieoficjalnych wyników około 70%. Dla prezydenta i jeden z lepszych wyników dla Solidarnego Miasta Sieradz to ogromne zobowiązanie i tak do tego podchodzę z ogromną pokorą i odpowiedzialnością, że przyjdzie nam bardzo ciężko pracować, aby nie zawieść tego zaufania, każdego głosu, który otrzymaliśmy od mieszkańców Sieradza. I ja już dziś mocno zmęczony, myślę o przyszłości i naprawdę z, może nie obawą, ale z ogromną świadomością tego, co trzeba jeszcze w Sieradzu zrobić, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Patrzę w przyszłość i wiem, że to będzie kosztowało mnie ogrom pracy. Czy mogę prosić o krótki komentarz dotyczący pana kandydatury na prezydenta Sieradza i wyniku, jaki w tej chwili jest nieoficjalny, ale już wstępnie go znamy? Tak, no przede wszystkim należy pogratulować panu prezydentowi Osiewale bardzo dobrego wyniku i reelekcji. A jeśli chodzi o mój wynik wyborczy, to rzeczywiście jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z tego wyniku. To jest wyraźnie ponad 3000 mieszkańców Sieradza, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Z tego się bardzo cieszę i też wszystkim z nich serdecznie za to dziękuję. Na terenie powiatu sieradzkiego reelekcję zapewnili sobie Jarosław Janiak w gminie Burzenin z 90% poparciem, uzyskując ponad 1900 głosów na tak. W gminie Wróblew Tomasz Woźniak ponad 70% poparcia i 1884 głosy. Gmina Brzeźnio Dorota Kubiak z wynikiem 76% głosów. Gminą Brąszewice w dalszym ciągu kierował będzie pan Karol Misiak z 63% poparciem. Gmina Klonowa Marcin Golanowski z 69% poparciem. Gminą Goszczanów zarządzał będzie Krzysztof Andrzejewski, który uzyskał 54% głosów. W drugiej turze w gminie Sierad spotkają się obecny wójt Jarosław Kaźmierczak i Henryk Waluda. Podobna sytuacja jest w Złoczewie, gdzie Jadwiga Sobańska zmierzy się z Dominikiem Drzazgą. W gminie Błaszki do drugiej tury przeszli Piotr Świderski i Łukasz Kołoszczyk. W Warcie nowym burmistrzem będzie Krystian Krogulecki. W Łasku z nieoficjalnych informacji wynika, że 4 listopada w drugiej turze wyborów zmierzą się Gabriel Szkudlarek i Piotr Wołosz. W gminie Buczek Bronisław Węglewski uzyskał 87% poparcia i zdobył ponad 2400 głosów. Gminą Widawa w dalszym ciągu zarządzał będzie Michał Włodarczyk, który uzyskał 55% poparcie i 2278 głosów. Zmiany szykują się na stanowisku wójta gminy Sędziejowice, gdzie większe poparcie uzyskał Dariusz Cieślak, zdobywając 1746 głosów. W gminie Wodzierady wójtem pozostanie Renata Szafrańska, która uzyskała 90% wszystkich głosów. W Zduńskiej Woli będzie druga tura wyborów pomiędzy Konradem Pokorą a Damianem Kunertem. W Uniejowie 2572 głosy na tak otrzymał Józef Kaczmarek. Czekamy na pozostałe wyniki wyborów i będziemy o nich informować w kolejnych serwisach.